Była nas trójka, czyli minimalna ilość niezbędna dla koalicji. Jak zapewne panowie posłowie przyznają, po 2 latach działań jest nas 30 organizacji pozarządowych. 30. To jest kilkaset tysięcy ludzi. I jesteśmy dzisiaj pod Sejmem w tym celu, żeby przypomnieć posłom siedzącym w tym budynku, że to my jesteśmy narodem, to my jesteśmy suwerenem i prawo tworzy się przede wszystkim dla nas. Nie możemy pozwolić, żeby wąskie lobby posłów myśliwych decydowało o nieruchomościach milionów Polaków, decydowało o życiu zwierząt. Wiele gatunków w tej chwili to są gatunki, które giną. Dzikie kaczki, gęsi. Do nich ciągle strzelają. Do nich ciągle strzelają. Ale wierzymy w to, że jest nas taka siła i taka moc, że jesteśmy w stanie powiedzieć nie. Przyjść pod Sejm, tupnąć nogą i powiedzieć nie zgadzamy się. Niech żyją! 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 Chcieliśmy też przypomnieć politykom, wszystkim politykom, że ostatnie wybory powinni sobie bardzo dobrze zapamiętać. Nic nie znaczą słupki poparcia. Mogą się okazać całkiem nieznaczące. W ciągu paru miesięcy sytuacja może ulec diametralnej zmianie. Zbliżają się wybory parlamentarne. Możemy się spotkać w tym samym miejscu w październiku i przypomnieć posłom, że to my głosujemy. Bo prawdopodobnie jesteśmy w środku kilku miesięcy zaledwie w życiu politycznym, kiedy politycy słuchają nas, czyli wyborców. Mamy za sobą wybory prezydenckie, w październiku czekają nas wybory parlamentarne. To jest kilka miesięcy, bardzo przepraszam panów posłów, że to tak sformułuję, ale to jest kilka miesięcy w roku, albo i w 5-latce, kiedy politycy słuchają wyborców. I proponuję, żebyśmy dali im o sobie znać.